Bo tak się zdarzyło niestety, że ten karnawał, który odbywał się od 20 kilku lat, w tym roku zakończył się wielką tragedią. Właśnie przed chwileczką wspominaliśmy, że o 20 tydzień temu, kiedy tutaj unosiliśmy swoje światełko do nieba, nie widzieliśmy jeszcze, że w Gdańsku popełniono mord na prezydencie. Ja dwa słowa, proszę Państwa. Zawsze staramy się wspierać Michała w tych jego przedsięwzięciach, całą orkiestrę, szefa sztabu, Bolesławiecki Ośrodek Kultury i wszystkich tych, którzy jak gdyby doceniają fakt, że dawanie czegoś dobrego to niezwykłe, proste, ale bardzo piękne uczucie i piękny gest. Należy do pokolenia tych i tak rozglądam się między wami, widzę też i swoich rówieśników, i osoby starsze, i młodsze, które to w latach 80., kiedy zaczęły się strajki w Gdańsku, kiedy ja jako uczeń, właściwie student pierwszego roku Uniwersytetu Wrocławskiego, brałem udział w strajku, który na sztandarach miał walkę z agresją, nienawiścią komunistyczną. Nie przyszło mi do głowy, że przez te prawie 40 lat zdarzy się coś, że że będziemy musieli też walczyć z agresją, przepraszam, i nienawiścią. No cóż, Michał słusznie powiedział, że zawsze należy zaczynać od siebie. Ale też i są pewne obiektywne i można powiedzieć namacalne wartości, warunki, które sprzyjają bądź też powodują, że nienawiść się kruszy i niszczeje. Tak jest, proszę Państwa, że zdarzyło się coś takiego w nas, że można pluć, że można bezkarnie obwiniać, że można nie przestrzegać prawa, że można w imię tego właśnie występować i zaraz potem obwieszczać z uniesioną głową o prawdach objawionych w poczuciu wartości i moralności, jak gdyby to nie pasuje do siebie zupełnie. Cóż, na koniec, kochani, akurat tak się zdarzyło, że chcielibyśmy wszyscy zaprotestować przeciwko temu złu, które jest naokoło. Mówiliśmy o tym wszędzie i nie chcę powtarzać. To zło, mam nadzieję, że da się wyplenić, ale jest to długa praca. To jest zmiana systemu. I tak patrzę na przykład na młodzież, na dzieci, na podejście do wychowania, nauczenie wartości obywatelskich, nauczenie demokracji, bo wtedy margines tych, którzy są sfrustrowani i którzy mogą coś zrobić złego, jest coraz mniejszy. Ja zdaję sobie sprawę, że czyn ten popełnił człowiek, który był w więzieniu. I przeważnie takie czyny popełniają ci, którzy w jakiś sposób są zaburzeni, żeby kogoś zamordować. Straszny, najgorszy akt skierowany przeciwko człowiekowi. Ale przecież ten człowiek żył w jakiejś atmosferze. Żył w jakiejś strasznej nienawiści. Żył w pewnym uwarunkowaniu społeczno-politycznym. A temu przecież jesteśmy w stanie zaradzić. Na koniec bardzo dziękuję jeszcze raz Wielkiej Orkiestrze i tej polskiej, naszej, i tej naszej bolesławieckiej. Ona zakończyła się ogromnym sukcesem, bo pobiliście rekord wszystkim wolontariuszom, pracownikom Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, wszystkim dorosłym i młodzieży, która dzielnie w ten zimny dzień, tydzień temu kwestowała, żeby pomóc dzieciom. I tę wartość trzeba wspierać, bo takie inicjatywy trzeba wspierać, kochani, bo wtedy człowiek ma poczucie, że jest lepszy. Chociażby dla takiego egoistycznego powodu. A tak naprawdę służy to dzieciom.
odpowiedzią. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem, kochani. Wszystkiego dobrego. Michał, możemy grać chyba, prawda? Dziękuję bardzo.